Jestem Iwona Kołodziejczak, pochodzę ze Słupcy. Jest to województwo wielkopolskie między Koninem, Wrześnią a Poznaniem. Moje życie z Bogiem zaczęło się 20 lat temu, kiedy się nawróciłam i zostałam ochrzczona chrztem wodnym. Jednakże po 2 latach przyszło zwiedzenie i jednak zeszłam na inną drogę troszeczkę. Rok temu przeszło. Moje serce bardzo pragnęło, aby powrócić do Boga. Wcześniej żyłam 18 lat w związku małżeńskim, gdzie mój mąż nie był nawrócony. Jednakże każdą niedzielę spędzałam w domu i bardzo mnie serce poruszało, że nie mam je na nabożeństwie. I bardzo się modliłam wtedy. I przyszła niedziela, godzina 8 rano, Bóg mnie obudził. Mówi, jedź na nabożeństwo. Mój brat mi doradzał kilka miejsc. Pierwsze jakie z brzegu mi przyszło na myśl, pojechałam. Mimo to przekroczyłam prędkość z 50 na prawie 90. Duch Święty mówi, jedź dalej, oni cię nie złapią. Pojechali w drugą stronę. Była policja po drodze. Było większe takie oddziaływanie Ducha Świętego, gdzie trafiłam na to nabożeństwo, po czym zaproponowano mi społeczności czwartkowe, gdzie skorzystałam, zaczęłam jeździć i tak rok czasu. A większe oddziaływanie Ducha Świętego miałam tak około 3 miesięcy. Gdziekolwiek kto się zwrócił do mnie o modlitwę, ona po prostu działała i Bóg mi dał w świadomości, że będziesz modliła się wtedy, kiedy masz czas, a ja pomogę dużo wcześniej, bo nie jestem ograniczony w czasie. Działo się wtedy sporo, nie spałam prawie w ogóle nic. Nauczał mnie sporo, dużo rzeczy mnie nauczał, chodzenia z Nim, zaufania, poddania. Jednakże wiadomo, że jeszcze takie bodźce, jakby dusza, coś z zewnątrz przychodziło. I tu się to tak kumulowało. Później dostałam przez jednego brata, zupełnie przez Messengera się z nim połączyłam, informację, że dostaję od Ducha Świętego, że dostałeś to tylko na jakiś czas, bo wchodziły na mnie momentalnie oskarżenia, że to jednak może ja coś zrobiłam, może ja zasmuciłam Ducha Świętego, może coś nie tak zrobiłam. Po dłuższym czasie Bóg mi powiedział, przestań się oskarżać, przez innego pastora, znowu w innym miejscu. Przestań się oskarżać, powiedział. Ja jestem bardzo zadowolony z swojego serca. No i tak widziałam, jak mnie Bóg prowadzi w taki nietypowy sposób, gdzie jeździłam do Konina na te społeczności, gdzie nie wiedziałam, czy do końca jestem rozumiana. Dostałam proroctwo w Bielsku Białej. W Bielsku Białej dostałam proroctwo, gdzie będziesz dostawała takie rzeczy, których nikt nie będzie dostawał. Nikt cię nie będzie rozumiał z tymi rzeczami. Ja widzę, ja jestem tego pełni świadoma. I gdy był taki moment, gdzie ja o tym zapomniałam, ale widziałam, zaczęłam widzieć pewne różnice między mną a tym miejscem, w którym jestem. I pewnego dnia mój brat mi napisał, wiesz, ja widziałam taki fajny filmik, mówi, to tak mówi, z prowadzenia Ducha Świętego, mówi, widziałeś, ja ci prześlę. Właśnie tutaj Tomka dorożałam. Gdzie ja się naprawdę biłam z różnymi myślami, bo Bóg tyle mi tego przekazywał, że ja nie miałam gdzie tu się z kimś podzielić, żeby ktoś mnie wysłuchał i tak dalej. No i ja mówię, obejrzałam to nagranie, które mi przesłał. Ja mówię, słuchaj, mówię, to jest bomba. To jest, tu jest w tym wszystkim odpowiedzi na to wszystko, gdzie Bóg do mnie z czymkolwiek przychodzi. Mówię, wow, mówię, takie jest działanie Ducha Świętego, że ja po prostu nie ogarniam. Mówię, to jest to. No i później zaczął inne też nagrania przesyłać. Zaczęłam to widzieć, że w końcu jakby takie połączenie tego, co ja cały czas tutaj dostaję od Ducha Świętego, jestem prowadzona w takim kierunku. No i postanowiłam później, jakby to tak mnie poruszyło, że jednak jest ta spójność.
Tu się zgrywa jedno z drugim i mój brat zaczął mnie namawiać, mówię, no słuchaj, mówię, no powinnaś tam się przyjechać, powinnaś zobaczyć. No i gdy przyjechał na święta, ja znowu pomyślałam sobie, no słuchaj, mówię, no fajnie by było się przejechać. Widziałam, mówię, na internecie, że drugiego jest społeczność. No i tam jakoś tak się postaraliśmy, że zebraliśmy się, przyjechaliśmy i Bóg zadziałał dosyć mocno, dosyć sporo odebrałam. Gdzie to wszystko, co odebrałam dwa tygodnie temu, spowodowało to, że gdy pojechałam do Gniezna, bo zmieniłam wtedy, szukałam innej społeczności, ale mój brat powiedział, nie patrz na dziecko, patrz, mówi, na siebie, bo dziecko będzie pobierało od ciebie. Jeżeli ty nie będziesz, mówi, miała tego, co w tym miejscu, co szukasz, to dziecko też nie dostanie. I ja takiej mądrości zaczęłam dostawać przez to, co on mówi. I właśnie gdy tutaj przyjechałam, zauważyłam, że to wszystko jest spójne. Że i moje dziecko może się odnaleźć, i ja się odnajduję, że nie tylko jest patrzenie na dziecko. I Bóg po ostatnim spotkaniu zrobił coś takiego. Zrobił taki podział. Wyjechałam do Gniezna na nabożeństwo, ja już się czułam tam, nie, jakby to nie było moje miejsce. Ja już tam mówię, widzę po tych ludziach pewne rzeczy, które mi z Ducha Świętego były pokazywane. No i stwierdziłam, że jednak mówię, coś trzeba zrobić. Jak czas jest na zmianę. W międzyczasie pokazał mi też Duch Święty, że wchodzę w nowy sezon. Jeden się skończył, wchodzisz, widziałam taki krok mi pokazał w duchowym wymiarze, że taki krok robisz i tylko wystarczy, żeby temu się poddać. Nie jest łatwo, bo to jest kwestia decyzji, kwestia pewnych rzeczy, zostawienia pewnych rzeczy i w ogóle i to się kreuje nadal cały czas. I właśnie zrozumiałam, że jednak Gniezno to nie jest to miejsce i później wróciłam do pracy. Jestem w pracy, Bóg bardzo w pracy lubi do mnie przemawiać, bo mam dla niego czas. Mam słuchawki na uszach, pracuję w produkcji mebli, więc mi nikt nie przeszkadza, mam świetny z nim kontakt. I przemawiałam, mówi tak, do mnie przyszedł i dwa razy w miesiącu. Mówię, jak dwa razy w miesiącu? No dwa razy w miesiącu. A ja mówię, no ale mówię, taka droga, prawie 300 kilometrów. To sobie odpoczywaj. Stawaj na stacji i sobie odpoczywaj. Mówię, dobra. I to wszystko było. Dlaczego, skąd wiem, że to jest Bóg? Po odczuciach, po tym, co on zostawia. Jeszcze później miałam wątpliwości. Mówię, Panie, czy to na pewno Ty? Przyszły na mnie takie wielkie ciarki. I ja mówię, no ale ja mówię, ciarki, to zawsze mówię, mogą przychodzić. Mówię, nie wiem skąd, to. Mówię, tam ciarki, ciarkami. On mówi, a on nadal mi nauczania daje na pewne rzeczy, które tu się tu odbyły w niedzielę. I mi wykłada i wykłada. Mówię, dobra, mówię, to ja już wierzę, że to ty. I po prostu okej. Okay. Też miałam taką sytuację, że teraz we wtorek rano wstałam o 4:00. Obudziłam się. I to było tak, że ja ani jednej sekundy nie myślałam o niczym, że widziałam, że coś mnie atakuje. Wiedziałam, że coś mnie atakuje, że się czuję źle. Gdy byłam tu wcześniej u Tomka, po prostu taka wolność przyszła, że ja wiedziałam, że coś przychodzi. I zaczęłam się w jednej sekundzie modlić do Jezusa. I On mi pokazał w wizji przestraszone, wielkie oczy, przestraszoną twarz, jakby mi chciał powiedzieć, kim, że nie spodziewał się tego. Nie spodziewał się tego. I to był duch depresji. I odszedł i widziałam, jak się złamał w pół i wszedł w dół, tam, gdzie jego miejsce. Bardzo się cieszyłam z tego powodu. I po prostu tutaj w relacji z Bogiem stwierdziłam, że jednak no, trzeba szukać, trzeba się otwierać i trzeba w posłuszeństwie różne rzeczy robić, w zaufaniu przede wszystkim, bo dużo rzeczy robiłam w posłuszeństwie, ale nie miałam takiego zaufania, jakie powinno być. Gdzieś się zawsze człowiek blokował. No i mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. Amen. Amen.